Wraz ze mną szkoleniowiec RES-owi Rafał Latowski. Panie trenerze, dzisiejszym pojedynkiem sparingowym zamykamy taką klamrę związaną z zimowym obozem. Czy udało się zrealizować wszystkie założenia? Brakuje jednego sparingu, tylko powiem o minusach, że chcieliśmy grać z Koszycami. Ten dodatkowy sparing myślę, że też by nam jeszcze bardziej gdzieś naświetlił tą wyjściową jedenastkę na Wisłę Płock. Natomiast nie zagraliśmy, trudno. Zagraliśmy dzisiaj, uważam, dobry mecz z kandydatem do gry w Ekstraklasie, czyli z zespołem takim troszkę nad nami w tabeli i w zupełnie innych celach niż my. I muszę przyznać, że ktoś, kto spojrzy na wynik i powie, że 0-0, powie, a to znów grali defensywę. Ci, co byli na meczu, co widzieli, to myślę, że mogli delikatnie cieszyć oko tym, jak RES-owia wygląda, jak RES-owia gra, jak RES-owia podejmuje intensywne tempo meczu, gdzie jest zespołem, który nie tylko się broni, ale też ma swój pomysł na to, co zrobić, żeby wygrać. No właśnie, bo rywal dzisiaj nastawiony mega ofensywnie, rywal nastawiony na to, żeby zwyciężyć to spotkanie. Mimo wszystko RES-owia pokazała charakter. No tak, charakter, ale tak jak sobie przypomnimy, czy Braniu Pindroch czy Michał Gliwa mieli jakieś super interwencje, że musieliśmy drżeć o to, no to też tak nie było znowuż. Może motor gdzieś tam stwarzał rzeczywiście zagrożenie w momentach naszych jakichś takich delikatnych, za bardzo, kiedy nasi środkowi pomocnicy wchodzili, chcieli pomagać środkowym obrońcom i wchodzili w pole karne, to był taki nasz mankament jeden, taktyczny. Natomiast to był kolejny mecz, no nie wiem, jeżeli liczę, to chyba trzeci, także ta defensywa, która na jesień no nie przynosiła chluby zespołowi, to dzisiaj zaczyna stanowić monolit. Oczywiście ja też jestem świadomy tego, że samymi 0-0 remisami to my się nie utrzymamy i musimy dołożyć do tego jeszcze skuteczniejszą grę w ofensywie. Natomiast ten fundament, jakim jest gra w defensywie, na dzisiaj jest ok. Co ja oczywiście też nie przeczę, że jeszcze jest dużo do poprawy, ale no ta grupa obrońców na pewno jest takim dobrym fundamentem tego, że na wiosnę możemy się radować z dobrej gry przede wszystkim. Dodajmy, że ten mecz zwieńczony został serią rzutów karnych, zwycięską dla RES-owi, czyli gdzieś ta dyspozycja strzelecka z wapna bardzo dobra. A to dziwne, bo my nawet jednego karnego nie strzeliliśmy w tygodniu. Nie przypominam sobie innych momentów, może przed treningiem, gdzie czy po treningu szczególnie Bartek Ciepiela zostaje zawsze i te jedenastki trenuje. Natomiast tutaj podeszliśmy tak jak absolutnie z marszu, nawet nie wyznaczaliśmy nikogo. Zawodnicy, którzy grali w drugiej części, oni sami się wybrali, podeszli i zagrali skutecznie, do tego interwencja Michała Gliwy. Cieszy to, że bramkarze też zaczynają przynosić nam chwałę taką, że no, grają na zero, są dobrymi komunikatorami, czyli odpowiednio ustawiają obrońców i to tak zaczyna wyglądać jak dobry piłkarski zespół. Dużo młodzieży pojawiło się na obozie. Czy jest trener w stanie wyróżnić kogoś indywidualnie spośród tej grupy? Nigdy nie wymienię indywidualnie nazwiska do kibiców. Bo ktoś powie, że jeden jest lepszy od drugiego. Wszystkim dziękuję za obóz zawodnikom, nie tylko młodym, ale i doświadczonym, i sztabowi, i kierownictwu, bo super było pojechać razem i zintegrować się tak poza boiskiem, bo to pierwszy raz taki jestem. Przypominam, że jestem dopiero od grudnia tutaj trenerem, a już tak znam wszystkich, już to mi też dało możliwość taką, że wiem, do kogo mogę zażartować, kogo muszę opieprzyć, kogo muszę być ostrzejszy i tak dalej, i tak dalej. To są takie niuanse życia trenera i ten obóz mi na pewno pokazał, z kim, na co mogę sobie pozwolić, z którym zawodnikiem. Jak teraz będzie wyglądał kolejny tydzień przygotowań, bo no, mniej więcej dwa tygodnie do startu ligi, no i to wszystko ponownie od nowa zacznie się kręcić. Wracamy do Rzeszowa, do naszych realiów pogodowych też. Będziemy trenować raz dziennie w tym tygodniu. Niedziela, poniedziałek zawodnicy otrzymują wolne po dobrze przepracowanym zgrupowaniu. Od wtorku do soboty przygotowujemy się do meczu sobotniego. Gramy ze słowackim zespołem Podbrazowa. Także no, cieszy mnie, że są mocni sparing partnerzy. Nie ma ich za wielu, ale jak są, to są rzeczywiście dobre zespoły, które no, pokazują nam, w którym jesteśmy miejscu. Dzisiaj też zobaczyłem dużo rzeczy takich, które możemy po odbiorze piłki robić jeszcze szybciej. Możemy być groźniejsi na połowie przeciwnika, przed linią obrony. To są nie mankamenty, ale takie rzeczy, które możemy usprawnić, żeby no, stanowić większe zagrożenie. A przypominam, że my cały czas liczymy, że jeszcze przyjdzie do nas taka klasyczna dziewiątka, która no,
też no, mocno nam pomoże w tym, żebyśmy nie kończyli meczów z bilansem strzelonych bramek takim jak dzisiaj, czy z Wisłą Puławy. No i myślę na koniec podziękowania w stronę klubu Stół, którzy również walnie do tego się przyczynili, ażeby ten obóz mógł dojść do skutku. Bardzo, bardzo dziękuję, super wsparcie, dziękuję wam wszystkim, którzy pomogliście nam przyjechać. Bo tak jak mówię, tu przynajmniej mieliśmy 2 treningi dziennie, mieliśmy kapitalną kuchnię, co dla młodych zawodników, o których wspominałeś, no to też ma znaczenie, że ja byłem pewien, że oni zjedzą dobre śniadanie, dobry obiad, dobrą kolację. To są takie drobne rzeczy, ale pewnie gdy oni są sami gdzieś na swoich mieszkaniach, to wiadomo, że wiadomo jest, panowie, poczekajcie chwilę, to wiadomo, że oni nie mają tego na co dzień, a tutaj przynajmniej od niedzieli do soboty kontrolowaliśmy wszystko to, żeby ta kaloryczność potraw, wszystko było na miejscu. Super ośrodek Woli Chorzelowskiej. Byliśmy mega szczęśliwi, jesteśmy, że zwieńczyliśmy to takim solidnym 0-0. Tak jak 0-0 z Puławami było takie smutne, to dzisiaj jest takie solidne i to uważam, że będziemy punktować na wiosnę.